Raz. No, nie jest też tak, że pół paska życia zdjęte na pierwszym podejściu, no to zawsze, wiesz, jakiś progres. Szukajmy pozytywów. Szukajmy pozytywów. Póki jeszcze możemy. Wszędzie się. Cofacie tutaj. Wszędzie musimy szukać pozytywów. Tu cię zapisało chyba, więc tutaj... Czas przebijać kascenki! Prawdziwy wojownicy. Za bardzo teraz to chciałbym jednak weryfikować na chwilę czapy. O. O, Ninja, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Czafy niewiele mu dobią. No i idą mi zda. Yeah, what the fuck? Okej, okay, to może jednak zrezygnuję z czafów. Bo widzę, że to nie do końca działa tak, jak bym chciał. Tak samo jak chciałbym też mieć trochę dystansu od niego. Dawaj. Znaczy chcę wiedzieć, kiedy on mnie atakuje. To jest moje wykonicztowe. Nope, nope. Ej, w tym momencie biegam. No. Nope. Teraz. Teraz. Źle skończy... BOŻE! To było chyba najgorsze, co mogło się stać. No. Nie. No. Jezu! Nie idzie mi to dobrze, nie ukrywam. Muszę jeszcze sprawdzić, czy kwadrat jakoś działa. Snack. To chyba jeden, bo i tak czafy działają, bo ciężko to stwierdzić. Bo niby go stunują, niby mogę jednak chwilę tam walnąć, ale to wygląda jakby nie działało tak, jakbym chciał, żeby działało, bo tak powinno działać. Nie wiem. Tak jedno, że wierzę. No dobra, cyborgu. Raz, raz, raz. A nie, kwadrat. Kwadratu tak nie mogę używać nas. Kwadrat nie. Czy mogę używać kwadratu? Nie jestem pewien. Poczekajcie, czy mam coś... Nie, nie, ale... Coś ładnego. O Boże, nie chcę stanów! Chodź tam. Stan Genesis z oczywistych powodów nie działa na Cyborga. Pociski do Tomasa. Au, to mnie jeszcze trafiło.
będzie. Potrzebuję trochę dystansu. Teraz... O! Jest okej. No, chudź! To mnie trafiło jeszcze! A to już lepiej przemilczę. Co jest? Zacznę się do samego się nie martwić. Naprawdę. Jeżeli z każdym podejściem idzie mi teraz gorzej. Piękne. Próbuję ogarnąć ten kwadrat, coś mi daje. Nie no, nie daj mi nic. A może? Przerzucam to w ten sposób? To może trzeba to po prostu jakoś... mierzyć? Chyba, że jakoś połączając z tym, że ja go ubiję? Stałbym i zobaczył. To że się skończy! Z tego co widzę, to jak ci dobrze idzie, to za bardzo go zaczynasz raszować i on cię gwałci. Znaczy... Nie no, po prostu próbowałem ogarnąć co kwadrat robi. Najwyraźniej nic. No ale musisz go po prostu bić. Bo to wyglądało tak, jakbym mógł go przerzucać w skoku, ale... Nie wiem. Ale ja nie żyję o coś. Jak po pewnym czasie pamiętasz kwestię Cyborg Ninja, tak konkretnie. Nie, czemu? I znowu go zraszowałeś. Ale kiedyś go muszę odkrywać. A kiedyś tak, ale to raczej jak wykonawiesz combo swoje, to możesz go chyba szybko podejść. To wszystko... Kluczem jest tutaj, wydaje mi się, wyczucie dystansu. W tej walce. Wtedy myślę, że... To a weapon. No, to nie przekroczy. No! Właśnie o to chodzi, że on nie kończy przecież po jednym takim po jednej takiej obrotów seta. No właśnie czasami kończy, to jest ten problem. A widzisz, kolej jak za późno podejdę, to już nie da, że zatkowanie go. No widzisz. Nie, to mówię, to na wyczucie jest bardzo. Dawaj. No jadu. Wydaje mi się, że mogłeś go dziabnąć. Wiesz, mi też się często wydaje, że mogę. O, tu go, tu ci się udało. Skoro tylko raz go zapiłem. Może... Nawet nie miałem jak stąd wybyt. No. O, nice! Właśnie zacznie tego jego drugiego ataku jest w końcu bądź krótszy, więc to możesz wykorzystywać już. Już prawie, już jesteśmy mniej więcej tam, gdzie chcielibyśmy być. Tak mniej więcej. O, te! Do końca, ale... A idzie to całkiem obiecująco. O, no. A masz chyba jeszcze jedną rację do zgarnięcia w razie jakby coś cię przejść, tak? Więc... Nie dążę. To mnie trafiło! To ciekawe. Jak miałem z tego uciec? No. Ale za to mi teraz coś zrobię. Wyposaż, pamiętaj. I on ci tutaj zaraz będzie gwałcić. Nie, czemu? Dajcie.
musiały wybiec! Nice. No, i widzisz, teraz na przykład zrobił pół komba swojego, tak jakby. No to po prostu czekasz na moment, kiedy robi całe. I mean, to jest... Wiesz, lepiej wyczekać, a nie dać się skrzywdzić, niż... Zreszować. Hurry up and catch me. Tutaj Cyborg będzie schowany. Idź na górę, idź na górę. Musisz go dopaść. Jak... Musisz go dopaść, jak jest w kamuflażu. Bo jak nie, to on pobiegnie i cię skopie dupę. Więc musisz go znaleźć. No. Nie, jak on już, wiesz... Jak ty już go tracisz z oczu, to... I on podbiega, to... O, no dobra, może takie kontry też działają. Aczkolwiek to też wyczucie musi być dobre. Generalnie jest takie założenie, żeby go dopaść i go skopać. Snake! Ale wiesz, poszło już i tak lepiej. Gdzieś z tym idziemy. W ciemną dupę. Wiecie, kiedyś go teraz planuję. Teraz keeping low. No i to. Dziękuję. Niech się zacznie zabawa. Piękne. Tylko rzeczy, których się nie da uniknąć. Masz kartę wybraną. Dobrze. Tylko rzeczy, których się nie da unikać! Mówić. Nie, co sobie dajesz? Sprawdź, bo się tu może wpędzić. Wróg. Dobrze. Wiesz, to jest to, co mówiłem, że to jest walka na wyczucie, jak już... No, zawsze może się coś takiego stać. No ale, wybrnąłeś i teraz masz zabawę schowanego. On przy pierwszym skoku, on ci chyba pokazuje, gdzie się ukryje. Zobacz, tu go masz. No tak, to wiesz, to nie oznacza, że zdąży. Tam nas zdobiec. Ale fajnie, że go słyszę, tylko... Piękne. No. Na pewno mogłem to widzieć! Dobrze. Kontrowanie go jest dobre. Do czasu. Tak. I've been waiting for this. Dziwne fetysze postaci z MGS-a. Ninja jest masochistą, jak widać. Ma złe przeczucie. Jest tak, co on robi tutaj? O! Okej. Okay. Falcon Punch of Flare. Hurt me more!
Tak. Krzywdź go. Chciałbym! Bo chcieć to móc? The clashing of bone and sinew. Się rozgadał pod koniec walki. And here's a smoke bomb. Blisko. I tak jeszcze derpie. To wiemy. Zmartwić się, ale to nie jest jeszcze jego ostatnia forma. O tak. Będzie miał jeszcze coś w pokroju ataku desperacji. Doceniam. Zwłaszcza patrząc na to, ile razy ma. Kurwa! Well, wiesz już, o co chodzi do tego momentu walki. Atak desperacji myślę, że jakoś sobie z nim poradzi. Snake! Ale jest już coraz bliżej. Ja tylko czekam na te piękne komentarze, jak bardzo derpię. Ale ja wiem, że derpię. Większość ludzi biegających na ślepo podejrzewa, że dość mocno by derpiła, więc... A hardzie. A może tak jakby Gai normal tej wiele zmieniło? Zmieniłoby. Miałbym więcej racji, bym... No, a to jest duża pomoc. O. Some good old SMN fetish. Ramię w ramię. To nie jest. Dobrze ci idzie. A już po dobrze do pewnego momentu. Syku do pewnego momentu. Proszę cię, nie podpalaj się. Może przestań. Może jeszcze trzy ekrany zasięgu! A mi już daje... Dzięki. Nawet nie chcieli się wstawać. Nawet nie chciałem się wstawać. Wydaje mi się, że momentami zatrzymujesz się o jakiś krok za wcześnie. Zaraz mi coś powiesz, wiem. Nie chcę nic mówić. Mam wrażenie, że jego atak ma, ja wiem, pół ekranu w zasięgu, a czasami, że ma trzy ekrany w zasięgu. To jest ten problem. Czasami też zaczyna tą walkę od atakowania, a czasami daje się bić. To jest paradoks, bo on chce, żebyś go bił, a sam cię bije. Full pledges like honor. Będzie, on będzie. Jest. Hmm.
Nie, żeby późniejsze walki były jakieś znacząco prostsze. Nie oczekiwałem tego nawet, Jezu! Uciekałem tak szybko, jak mogłem. Ucieknę. Jak rozumiem, on nie chce mi dać uciec! No! Well, byłoby dziwne, gdyby ci dawał. Bardziej mi chodzi o to, że ja dosłownie nie mam czasu na ucieczkę. No. No! Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, że boss jest trudny, ale mam coś przeciwko temu, że boss mi dosłownie nie daje nic zrobić. Daj ci przegrać. No to na pewno. Taki ty... Osiągasz... Twój postęp w MGS-ie jest jak sezon z, powiedzmy, takiego skoczka narciarskiego w pigułce. Bo ty robisz formę, osiągasz pewien szczyt formy, a później opada. Okej. Ja on jest za mną, prawda? Gdzieś jest. To? Oh boy. Słyszałem, że chcesz walczyć z nim w następnej fazie. Wtedy. I've been waiting for this. Tak. Dalej. Robi mi bardziej, stary. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Set me more. Dobra. Będzie dobrze. Jest już... No... Jest dobrze. Jest prawie coraz lepiej, ale nie do końca, ale wkrótce. Bardziej ogólnie powinieneś to powiedzieć. To coś bez tego... Jeszcze brakuje mi tylko standardowego rozłączenia się pada. Tak, końcówka walki. To było niespodziewane strasznie. Dla kogo niespodziewane, dlaczego niespodziewane? Ja bym się nawet nie zdziwił. Tylko głupie są na swej broni. Ale on tu teraz proszę. Natapię mu po mordzie. Jest dobry plan, wiesz, generalnie. Myślę, że ma przyszłość. No, zwłaszcza jak... Nie zapędzi cię w kozi ruch. No. A no, mniej więcej. To jeszcze masz rację full. Okej. O! Jezu! Ładaje fulla. O. Nice. Hey.
zresetować go. W sumie dobrym momentem na zgarnięcie tej racji tamtej jest ta faza, gdzie on wchodzi w stealth mode, nie? I on ci wtedy... Znaczy to zależy w sumie też, gdzie jesteś. Więc swoją drogą plakat z Polychnos w tle. Czemu nie? No, dalej się nie mógł. Jezu. Ale przynajmniej wiesz, skąd go masz skontrować. Bo rozumiem, że to jest twoja taktyka. Na życie. Piękne. No, jest na górze. Nice, nice, nice. Piękne. Well, nie obrywasz. Oh. How? Do czasu. Nie wiem, tak? I'm here, Snake. I'm here, click me. No, że ty nie możesz, jakby nie obracasz się w dobrym momencie. Zauważyłem. O! Już go na tyle skrzywdziłeś. Uważaj na fangę z plecy. Jasne. Aż nie, teraz chyba pójdę po rację po prostu. Czemu mnie? Pogadaj jeszcze. Jak już jesteś na tym sklepie. Aczkolwiek piękny Falcon Punch lui ogłuszecz. Prosto w nery. That's it. I hope you're not disappointed. One Punch Man. Weź. Wyobraź sobie, gdyby to był One Punch. Ale kto, że ninja? Tak. Podchodzisz sobie do walki, zjada ci wszystkie racje i hapeki jednym punchem. A to wszystko dzięki temu, że robił 10 km dziennie, 100 pompek, 100 przysiadów. I włączyłem nigdy na extreme. No dobra. Już prawie. Już niedaleko. O, ostatni Louis. Okej. Okay. Do wyjebania racji. A nie, masz jeszcze. Nie wiem, ile czapy tu działają, ale on się pojawia w różnych miejscach. Okej, okay, chyba nie działają. Musisz go skrzywdzić wtedy, kiedy to pole siłowe chyba z niego spada. O właśnie, to jest to! Pięknie, pięknie, pięknie. No jeszcze żyje. Jeszcze, że... No to zrób tak, żeby nie żył. O właśnie. Zużywasz czapę. On jeszcze żyje! No! Spokojnie, masz jeszcze co najmniej... No, zużywasz czapę. No! Dawaj, dawaj, dawaj. No! Czemu on tyle żył? No, bo miał dużo determinacji w sobie. A wiesz. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. Flashbacki z Zanzibaru. Raczej z Zanzibarlandu. Overloaded. Before... Not again. You pushed the Zanzibar. You pushed the Zanzibar button. Really. What's happening? Po prostu szajba mu odjebała trochę. Zauważyłem. Nie, no nie wygląda, jakby nie ogarniał. Is it over? Not till the fish jumps. It's okay.
ciebie jest? Ale wygląda dobrze. Był sobie ninja. Który tak naprawdę nazywa się... This is Snake. Grey Fox! Grey Fox! That ninja is Grey Fox. No doubt about it. Czy będzie historia Foxa wyjaśniona. Wiem, że zginął w Zanzibarze. Znaczy się Zanzibar, to się tak naprawdę nazywa Zanzibarland. Tylko tłumaczenie jest takie sobie. To oni sobie gadają, a ja ci wyjaśnię historię. Grey Fox był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym żołnierzem Big Bossa jeszcze w Outer Heaven za czasów MG1. A on był porwany, tam był więźniem Big Bossa podczas powstania w Outer Heaven i Snake miał go uratować. I go uratował. O ile dobrze pamiętam. Chyba o to szło. Ale był martwy. Ale go wkrzesili. Jeszcze później po MG1 była MG2, gdzie był Zanzibarland i tam też było powstanie i przywódcą tego powstania był Grey Fox. Ale mieli ze Snake'iem ostatnią walkę na polu minowym i tam właśnie Grey Fox dokonał żywota. Naomi. What happened to Grey Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Grey Fox. No i właśnie później tam się stało to, co Naomi powiedziała, że go tam Nano Machine Son. Are you saying that he's just a mindless robot? I został naszprycowany, stał się ninją. But he seems intent on fighting me to the death. Walczył z nami teraz. So you'll fight again. Jak za starych dobrych, jak za starych dobrych czasów na polu minowym, tylko że to nie było pole minowe. Naomi chyba nie jest za bardzo zadowolona. I'll fight you until some of us die. W ogóle swoją drogą, jak się zna imię prawdziwe Grey Foxa i język angielski i niemiecki, to można znaleźć bardzo fajną korelację, jeszcze zanim gra to powie, ale ja nie będę spoilował. Czy jesteśmy o taku? Nie, kurczę. Hal Emmerich. To jest nasz szef, który zajmuje się Rexem. Właśnie on. Sorry. Takie pocieszenie. Zawsze coś. Are you hurt? Ja po prostu jego duma ucierpiała. On powinien mieć zawane spodnie tak swoją drogą. Chyba, że je zmienił w szafie. No tak. I need information about Metal Gear. Nope. Metal Gear? Nope. What's Metal Gear really designed for? Dobry, ain't it? Tak. It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles, only for defensive purposes. O mój Boże! Here is nothing but a nuclear equipped walking deathmobile. W ogóle Snake jest taki przyjemny. What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear. Hal jest taki naiwny. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate government, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. Thank you. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon. Grunt to wiedzieć, w czym się siedzi, prawda? Działko Vulka. Klarukagakon Railgun. Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. Jako anime? Jasne. In a joint venture between Armstack and Rivermore National Labs.
The railgun is on Rex's right arm. Dobrze wiedzieć. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Się od kogoś, kto dopiero tu wbił i się dowiedział. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. I te BM-ki? Could it be? Takie jak na Tokio? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on... No nie wiem, Sevik! Zbierdaj! Czemu? Czemu? Nienawidzę cię! VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on the battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. Zostałem za swoje, okay? Test everything in a virtual environment, but it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Dobra robota! I'm such a fool! It's all my fault! Robisz to, dobrze wierzę! Oni tylko cię wykorzystali! Nie więcej! Prawda, Len? My grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. O stary! Tak, a nie znikł, no. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. Wow. Jakaś rodzina przeklęta klątwą nuklearną. Bóg się dobrze bawił, a? Three generations of Emmerich men. Ja sobie teraz widzę tego Boga od grupy filmowej Darby. Z takim trollfejsem. DNA na poziomie nuklearnym. I could use science to help mankind. Aha. The one that wound up getting used. Oj, oj. Using science to help mankind. It's just in the movies. One of your Japanese animes. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? W ogóle, where on this good guy Snake, daje mu zjeba, a później... Pozbieraj się, stary. Mi tylko pozbieraj się, potrzebujemy cię, kurwo. Where is that? North of the communications tower, but it's a long way. Oh, daleka droga. No. System for the detonation code is there too. Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. Heck? Since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. No, niszczenie Metal Gearów. Przecież to nie może być problemem, prawda? Go swojskiego tłumaczenia na polski. Jest to magnetyczne. Magnetyczne dzieło elektryczne, rodzaj artyleryjskiej, broni kinetycznej. No, słyszę tłumaczenie po różnica magnetyczna. Wiesz, jak wchodzę na polską Wikipedię, to hasło jest Railgun. Znaczy, mówię jak wyjażę jakieś tłumaczenie. A mi, wiesz, to jest... Jest tu napisane działo elektromagnetyczne, więc różnica elektromagnetyczna też może być. I nie wiem, jakoś tak zawsze mi się to naturalne wydawało. Zwłaszcza, że nie jest to takie... Na chama wciskanie angielskich nazw, gdzie można znaleźć polski odpowiednik. Wiem. O! Szybki FPS! Nie no, okej, nieważne. W tej technologii pod... Tak się zdaje, czemu on się nie mógł ukryć przed ninją? Może ninja o tym wiedział i też go widział. Jako cyborg. Znaczy wiesz, możliwe, że jako cyborg na przykład... W sumie nie sprawdziłem czegoś. Meryl! Chociaż nie, w sumie byłem... Walczyłem z cyborgiem, jest to raczej tak mnie nie działało. Jak to było? Meryl trzyma się z dala od kłopotów? Aż nie, tak się zastanawiam, czy... Podczas walki z cyborgiem mogą używać układów. O mój Boże! O mój Boże! Już niedługo! Co? A disguise? Mój Boże. She has such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh?
O tak. Zwróć uwagę na najważniejsze atrybuty tej kobiety. You'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Toilet. Here, use this security card. Jest na poziom czwarty? Security level 4. Yes. Z tym możesz wyczyścić dużo drzwi na tym poziomie już. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. Ale to wcale nie jest tak, że Snake... O właśnie. You're bad luck. Forget it, doctor. Call me Otacon. Otacon. It stands for Otaku Convention. Otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. To jest takie czemu. They're still the best in the field of robotics. The Japanese cartoons played some part in that? Yes. I didn't get into science to make nuclear weapons. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. In my Japanese animes! Co drugo? Jestem ciekaw, czy to jest jakiegoś anime. Może to jest Police Notes po prostu. Może? Zwłaszcza, że był zoom na Police Notes. Right. No. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. Naprawdę? Darmowe racje? Prawda? Darmowe racje? I mean, 141.12, zapamiętać, bo wiesz, tam ci się nie zapisze. I mean, nie wiem, ja nigdy nie sprawdzałem, jak to działa. O Otacon! Gdzie są moje racje? O. No. Mamy przedłużenie paska zdrowia. To ja takie zaraz wracam, troszkę dłuższe, ale... To mi się udało. A, to w sumie ja też muszę przedzwonić, więc akurat... Okej. Zapisz może. Krótką przerwę sobie zrobimy.